Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się właśnie w tak licznym gronie w setną rocznicę urodzin podporucznik Jadwigi Dziekońskiej, bohaterki tej ziemi, córki tej ziemi. Z cytatu mam tutaj z kardynała Stefana Wyszyńskiego: nic z dziejów narodu, co raz miało miejsce, wymazać się nie da. Nie da. I tak właśnie, jeszcze raz powtarzam, nie dało się wymazać z pamięci Jadwigi Dziekońskiej. Jest niezapomniana. Jestem wnuczką Michała Dziekońskiego, siostry, brata Jadzi. Chciałabym powiedzieć tylko tak, że czego to zdjęcie? Otóż w dzieciństwie to zdjęcie widziałam w domu rodzinnym wśród licznych fotografii. I tak się zastanawiałam, kim jest ta piękna pani. Takie dzieciństwo, fascynacje, prawda? Natomiast bliżej dowiedziałam się już w szkole podstawowej, kim jest ta piękna pani, kiedy otworzyłam na lekcji języka polskiego album Zasłużenie Białostoczczyźnie i zobaczyłam kurierka, łączniczka do zadań specjalnych, prawda, na trasie taki, tak, wszystko wymienione i oznaczone krzyżem Wirtuty Military. W domu zapytałam dziadka Michała, powiedział: tak, moja siostra. Dużo nie chciał mówić. Natomiast to, co było już zasiane we mnie, to był ten moment, że to już zostało. To zostało we mnie na czas właśnie nauki, a potem pracy zawodowej, bo podjęłam jako młoda nauczycielka, wiejska nauczycielka, to po prostu droga też, zbiórki harcerskie i tak dalej, i tak dalej. I tak o ta fascynacja Jadzią, bohaterami tamtych lat, 40 lat już trwa. Dane mi było z woli Bożej poznać dowódców, dane będą mi poznać kolegów, żołnierzy, Jadzi, dzieci ich, uczniów, nawet ucznia, prawda, znajomych, więc po to, żeby przekazywać młodemu pokoleniu, mówić o tym. Więc pan Damian powiedział wykład, to będą wspomnienia, o tym, co widziałam, czyli mówię to, co materiały źródłowe, co słyszałam od ludzi z relacji ich, prawda? Więc ja tak zrobię to w formie prezentacji wspomnień. Pozwolą Państwo, że usiądę. Jadwiga Dziekońska urodziła się w rodzinie Marianny i Ignacego. Marianna była z Feltrów, natomiast tutaj jest ciekawa sprawa, że dzieci było dużo w tamtym czasie, prawda? 11. Miała 6 sióstr i 4 braci. Ochrzczona została, a w ogóle urodziła się o 23 w nocy. Ochrzczona została w katedrze łomżyńskiej 3 dni po urodzeniu, o godzinie 14 po południu. Ochrzcił ją ksiądz Czyżewski. Na chrzcie świętym obecny był ojciec Ignacy, rodzice chrzestni to była Rozalia Wałkuska z Konarzyc, Adam Wiktorzak i brat ojca Antoni Dziekoński. Co się wydarzyło w tej rodzinie? Otóż bardzo wcześnie zmarł ojciec Jadzi Ignacy. Zmarł w 1921 roku, więc Jadzia miała zaledwie 5 lat. Matka Marianna została z 10 dzieci, prawda? Ponieważ Leokadia żyła tam jedna, druga roku, więc była, a że była to kobieta bardzo dzielna, odważna, mądra, więc potrafiła właśnie wychować dzieci najlepiej, jak umiała. Dbała przede wszystkim, co jest najważniejsze, o edukację. Dbała o edukację właśnie Jadzi i Heli, prawda? Również szkoły ukończył przysposobienia rolniczego Antoni, brat, i Michał, prawda? Jeśli chodzi o edukację Jadzi, to szkołę powszechną ukończyła w Konarzycach. Tu jest zaznaczona druga osoba właśnie z prawej strony, to jest Jadwiga, prawda?
Następnie po edukacji w szkole powszechnej kończyła szkołę żeńsko-publiczną w Kukowie, w powiecie suwalskim. W tym czasie też były uniwersytety ludowe i taki uniwersytet był na przykład w Żernej. Żerna to jest powiat Wołkowysk, obecna Białoruś. I tam właśnie na tym uniwersytecie Jadzia była słuchaczką. Co jeszcze tutaj należałoby powiedzieć, że w tym czasie już też spotkała się z Józefem Hoffmanem. Jeszcze wtedy właśnie czas pokoju. Dlaczego? Dlaczego napisałam 38? Bo to sam Bukownik w 2000 roku powiedział tak, to zdjęcie było zrobione w Żernej. Prawda? Więc ta znajomość już między nimi była nawiązana w Żernej. A skąd tutaj to wspomnę pułkownik Józef Hoffman? Otóż w Żernej kierownikiem uniwersytetu był pan Jan Żelazny. A pan Jan Żelazny pochodził z Kupisk w ogóle. A co się w ogóle jeszcze wydarzyło? Służyli razem w Zambrowie w jednostce przed wojną. I siostra, pani Irena Żelazna, poślubiła Józefa Hoffmana. Zawarli ślub właśnie też w katedrze łomżyńskiej. Więc to takie informacje, które posiadamy. Co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć przez tego czasu przedwojennego? Otóż Jadwiga działała w tym Związku Młodzieży Wiejskiej, SIEW, prawda, SIEW. SIEW, czyli ta młodopolska organizacja chłopska, która miała za zadanie właśnie odzyskanie niepodległości, a potem krzewienie oświaty, kultury, te zadania wychowawcze wśród dzieci, młodzieży wiejskiej. I to pochłaniało bez końca Jadzie. Zakładała na terenie kurpiowskiej wsi właśnie drużyny harcerskie. Poza tym zakładała te koła młodzieży wiejskiej. Jeśli chodzi o ten ciąg zdarzeń z tą organizacją, otóż w 1939 roku właśnie z tej organizacji chłopskiej powołana została Organizacja Wolności Racławice, a w 1940 roku Polska Organizacja Zbrojna POZ, w którym też Jadzia od razu, jak gdyby za ciąg zdarzeń od początku uczestniczy. Jeśli chodzi natomiast jeszcze o harcerstwo, bo popatrzę na mundury. W tym czasie właśnie przedwojennym pasjonowała się harcerstwem jako instruktorka właśnie. Zakładała drużyny w powiecie łomżyńskim i ostrołęckim. Więc dane mi było poznać pana Wacława Pardo, ucznia szkoły powszechnej w Turośli, który wspomniał przemówienie, które wygłosiła Jadzia w czerwcu, tuż przed wojną, do nich, do młodzieży właśnie w Turośli. Pan Wacław określał ją jako Emilia Plater wręcz, mówi, dziewczyna bohater, jak Emilia Plater. Instruktaż, który wygłosiła, brzmiał: odwieczny niemiecki orzeł zagraża nam. Dochodzą nam groźne wiadomości od granicy Prus Wschodnich. Zachodni wróg pragnie zagarnąć nasze ziemię. Gdańsk, Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk. Bronić będziemy ziemi ojczystej, ziemi ojców i dziadów naszych. I tu, przed harcerzami szkoły powszechnej w Turośli, stoi pytanie, czy zdołamy, czy wytrwamy, stojąc na kurpiowskiej ziemi. Tak, zdołamy. I przestawimy nasze pióra, ołówki, książki na karabiny. Tak właśnie pan Wacław wspominał. Poza tym jeszcze takie ludzkie sprawy wspominał, samo kulturę osobistą, bo też Jadzia pracowała w wakacje w sklepie tam, który był własnością jej siostry Genowefy, więc też, że to ze społeczności zaskrabiała się jako ta ekspedientka wdzięczna, radosna, więc zawsze taka była rozmowna, zjednywująca sobie ludzi. Nadchodzi czas wojny, prawda, trudny czas, więc od początku organizującego się do tego ruchu oporu Jadzia przybiera pseudonim właśnie Jadzia. I co się dzieje?
odchodząc właśnie z domu rodzinnego, zostawiła matce Mariannie swój dziewczęcy warkocz. Jak wspominał Tadeusz Dziekoński, też o którym patrzy teraz na nas z góry już, mówi, był to koloru dojrzałej pszenicy. Leżał w przepastnej szufladzie wielkiego dębowego stołu, często na kolanach matki. Babcia miała wówczas takie smutne, tęskne, wpatrzone w przeszłość oczy. Tak pan Tadeusz wspominał to na uroczystości w 2001 roku w Białymstoku właśnie. Jest, pan Tadeusz Dziekoński to jest syn Antoniego, jednego z braci właśnie Jadzi. Więc idąc w tą tułaczkę po niewierkę wojenną, zabrała ze sobą jeszcze młodszą siostrę Helenę. Zamieszkała w Warszawie na Pradze przy ulicy Białostockiej 37 u brata właśnie Czesława Dziekońskiego. Była łączniczką Komendy Głównej Poznania z okręgiem Białystok. Jeśli chodzi o tą Helenę, więc dla Jadzi droga była w jedną stronę, ponieważ nie wróciła do, prawda, z wojny, zginęła. Natomiast Helena przeżyła wojnę i przeżyła też dramat wywózki później do Stalinogorska. Dramat powojenny, także. Konspiracja, jeśli chodzi do tego 1941 roku w Warszawie, dotyczyła jeszcze współpracy z redakcją, z pionem wojskowym Racławice, czyli korpoltaż prasy, przewoziła te pisma Walka i Wolność, Wojsko, a Niepodległość oraz żołnierz Polski na teren całej guberni i do punktu właśnie do rozdziału prasy. Mam tutaj właśnie takie wspomnienie na moście Kierbedzia, bo kiedy spotkaliśmy się z pułkownikiem, to co pierwszy co powiedział, że w tej zawierusze wojennej spotkał mu w Jadzie na moście Kierbedzia, mówi, gdzie ludzie z tej Warszawy mu uciekali. Mówi, strasznie to było, mówi, a ona szła, i tak myśmy się na siebie po prostu po tylu latach, mówi, natknęli. Więc tutaj mamy te ważne funkcje. Kursowała właśnie jako kurierka Komendy Głównej pomiędzy Poznaniem, Radomiem, Lublinem, Krakowem, pozostając w kontakcie z tamtymi komendami. Szlaki kurierskie wiodły aż na Węgry. Takie właśnie były informacje, między innymi od mieszkanki Konarzyc, pani nie żyjącej już Jadwigi Zysk. Pracowała w stałej grupie kolpolterek. Przełożoną była pani Janina Czaplińska, po prawej stronie ta pani. Pani taką serdeczną przyjaciółką, z którą wychodziła na akcję, to druga od, na tym właśnie fotografii, druga od prawej, pani Janina Grabowska. Ostoją właśnie dla łączniczek był dom państwa Mistewiczów, bo pani Grabowska z domu była Mistewicz. Tam właśnie udawały się na odpoczynek, tam udawały się na noclegi, tam przyczajały się, kiedy widziały, że zagraża niebezpieczeństwo. Więc i co się tam działo? Otóż też Jadzia w tej wsi to była nasza Jadzia, określali ją, nasza Jadzia, ponieważ też od razu pomagała w pracach gospodarskich, także była taka bardzo kontaktowa, była chętna do pomocy, była zawsze właśnie duszą dla ludzi. Jedno ze zdjęć w książce, tutaj Sajcowa Pietrasa przedstawia właśnie dwie łączniczki. Jedną właśnie jest Jadzia, Jadwiga Dziekońska, a drugą jest pani Janina Grabowska. I co tutaj można by powiedzieć, że widzimy uśmiechnięte, z tyłu idą żołnierze Wehrmachtu. Było to złamanie zasad konspiracji. Nie wiadomo skąd to zdjęcie pochodzi. Ale ja na przykład, tak jak się zanurzałam w te wypowiedzi i w te wspomnienia i opowieści pani Janiny Grabowskiej, to doszłam do wniosku, żebym bym takie fakty pokojarzyła, bo opowiadała tak, że no, o tej Jadzi takiej inteligencji nieprzeciętnej, o tym jej pomysłowości. Mówi, że tak, że kiedyś się zdarzyło, że
ich mieszkanie, które było na poddaszu, na ulicy Wspólnej w Warszawie, to był taki punkt kontaktowy, to był punkt, gdzie skąd wyruszały często na tą trasę, służył i też i za mieszkanie, i za rozdzielanie tej prasy. Tutaj Jadzia przychodziła, mówił, szybko wychodziła, ale obserwowały, że są obserwowane, że zagraża im niebezpieczeństwo. Więc zwinęły się i szybko uciekły do rodziców pani Janiny na wieś. Ale jak mówi, tam zajechały, to się okazało, że tam kwateruje wojsko Wehrmachtu. Więc na początku się troszeczkę tak nie to, że przestraszyła, ale tak nie swoje poczuły, ale normalnie się okazało, że część żołnierzy mówiła po polsku, bo to było ze Śląska, Ślązacy. Więc wpadła na pomysł, mówi Jadzia, żeby ugadać. Mówi, ugadać normalnie żołnierzy, żeby po prostu odwieźli do Warszawy, że za żywność, że one tam mieszkają. I ja podejrzewam, że to może była właśnie ta scena. I właśnie oni, żołnierze, się zgodzili, przywieźli im żywność na ten punkt, na tą ulicę Wspólną. I pani Grabowska wspominała, i mieli spokój z obserwatorem, bo jak zobaczył, że one chodzą, mówi, z żołnierzami Wehrmachtu, to były czyste. Tutaj właśnie, myślę, że to może to zdjęcie oddaje to wspomnienie pani Janiny Grabowskiej. Co jeszcze? Myślę, że pani Janina Grabowska też tak podkreślała to wzajemną więź i nie tylko pani Janina, ale i pozostali żołnierze, koledzy Jadzi, że łączyła ich nieprzeciętna więź, że ta więź się rodziła w cierpieniu, właśnie, że w walce, że to do takiej rangi urastało najwyższej, że ta walka, w tym kolportacji walka łączników była od początku, że przerzuty sprzętu, materiałów, że ta prasa, więc to musiało się odbywać w takim pełnym zaufaniu. A na co dzień szara praca ludzi, czyli mówi, krążyli ci łącznicy, a życie toczyło się na pozór jakby na wsiach spokojne, prawda, a oni niezauważalne, one niezauważalne. Do tego wykorzystywano kobiety, ponieważ mówią tak, mężczyźni mówią, że były sprytniejsze, że były cierpliwsze, że były mniej zwracały uwagę na siebie, że były bardziej zdyscyplinowane, że wykazywały większą ofiarność i poświęcenie. I to mówią dowódcy nawet także. I umiały wybrnąć z każdej sytuacji. Chociażby ten przykład właśnie, co mówiłam wcześniej o pani Janinie i o Jadzi. Albo inny przypadek, że pani Janina wspomina, że wsiadły do pociągu, moment, mówi, obrączka na palec i mówi, tutaj różni pasażerowie, w tym mówi żołnierze, a ona już mówi od razu informacje o dzieciach, o mężu, jak to wszystkich powyposażała, we wszystko mówi i już stworzyła takie atmosfery matki, żony, prawda, i nikt po prostu nie zwraca uwagi, że to mogą być akurat właśnie te łączniczki. Więc od czerwca 1941 roku właśnie przenosi się, znaczy podnie, bo często właściwie to dopiero następuje atak, a tutaj już jak gdyby tak się przymierza do przejścia do Białegostoku z Warszawy. I tak się dzieje, ponieważ kapitan Józef Ochman zwrócił się o odkomenderowanie do Białegostoku właśnie Jadzi. I pod koniec 1941 roku dotarła, korzystając właśnie z fałszywych dokumentów. W komendzie pełni funkcję niemianowanego szefa. Szybko udaje im się zbudować dużo siatek tych, prawda, na terenie Grodna, Wołkowyska, Zambrowa, Wysokiego Mazowiecka. Dlaczego? Jak pan pułkownik, używa już pułkownik, prawda, mówił, że ona bazowała na kontaktach z siewiarzami, czy to z tymi ludźmi, z tym przed wojną nawiązała kontakty, potem pozyskiwała je do konspiracji. I w tym czasie zaczęła używać nazwiska też Długołęcka.
była jednocześnie też stałą kurierką między Warszawą a Białymstokiem, odpowiedzialną za zaopatrzenie w centralną prasę, ponieważ białostocki POZ, czyli od 40 roku już POZ, prawda, nie miał własnych wydawnictw, więc Jadzia dostarczała im. Bazą kontaktową noclegową był też między innymi gospodarstwo matki w Konarzycach. Tutaj rodzina nawet współuczestniczyła w tych działaniach konspiracyjnych. Bywało czasami, że z Warszawy przemycała wraz z bratem Czesławem i jego rodziną materiały, prawda? Wykorzystywali ubranko małego Ignasia do przechowywania bibuł. W lutym 1942 roku Polska Organizacja Zbrojna wchodzi w skład Armii Krajowej, prawda? W tym czasie Józef Ochman zostaje szefem łączności, natomiast Jadzia pełni funkcję kurierki, łączniczki do zadań specjalnych przy Ligoniu. Kieruje kolportażem pisma Informacja, wydanym przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej. Pomaga w organizacji oddziałów partyzanckich, dywersji, no i bierze udział również w słynnej akcji uwolnienia więźniów z gestapo przy ulicy Sienkiewicza 15 w nocy z 31 na 1 listopada 1942 roku. Więc ja bym chciała może króciutko powiedzieć o tej akcji. Otóż kto był uwięziony? Zostało zaaresztowanych podczas odprawy 20 października 1942 roku na ulicy Sosnowej 15 członków Komendy Okręgu. Omawiano tutaj akcję wysadzenia pociągu na linii Siedlce Bielsk Podlaski. I to był szef saperów, kapitan Stanisław Jacyna Piła, szef szkolenia major Marian Świtalski-Juchas i szef sztabu okręgu major Stefan Fijałkowski-Młot. Zaraz tego samego dnia, kiedy przywieźli ich na gestapo, po przesłuchaniu wstępnym, od razu pojechali w miasto i przywieźli jeszcze jedną osobę. Była to Kazia, pseudonim, a mianowicie kierowniczka szefa sztabu Kazimiera Chorodyńska. No więc decyzja, narada Ligonia z Jadzią i z Rawiczem, natychmiast trzeba ich odbić. Decyzja zapadła natychmiast. I jaką decyzję podjął kapitan Ligoń, to pseudonim, czyli Józef Ochman? Otóż wykorzystać chciał do odbicia znajomość z tłumaczem języka niemieckiego Zbigniewem Rećko. Ten znajomość zawarł, kiedy pracował jeszcze na lotnisku pod Białymstokiem, tam gdzie Schwingler robił i po prostu na konspirację pieniądze przeznaczał, potem musiał uciekać. I Rećko się zgodził. Dlaczego? Ponieważ Oleńka, jego narzeczona, a Aleksandra Strąkówna-Smaczna była w oddziale razem, więc zgodził się, że pomoże. W tej nocy, kiedy będzie miał dyżur 31 października, 1 listopada, z tym tylko, że później musi mieć zapewnioną ochronę, prawda? I także się stało, że strażników upił bimbrem, prawda? I była taka chwila grozy, a mianowicie tak jak przewidywał plan, że on właśnie upije, samochód będzie podstawiony, wyprowadzi, Jadzia przejmie, prawda, i porozprowadza na Myliny, między innymi do ogrodnika Lelusza na Zwierzyńcu, tam już Ligoń czekał i żołnierze. Ale co się okazało, słuchajcie, plan trochę zawiódł, a mianowicie Rawicz poszedł, chciał, żeby żonę wywieźć z Białegostoku, poszedł szukać żony i na porę nie przekazał informacji kierowcy. I się zadziała taka sytuacja. Rećko wyprowadza uwięźniów i nieświadomy, prawda, idzie z nimi, patrzy, stoi samochód. Podchodzą,
okazuje się, że Niemcy zepsuł im się samochód, naprawiają. Krótka decyzja, zastrzelił po prostu, bo myślał, że to ten samochód czeka na nich. Także zastrzelił tych Niemców, no i oczywiście udało się wszystkich szczęśliwie poprzeprowadzać. Niemniej jednak później już tak po tej głównej akcji zginął Rawicz. Zginął już, kiedyś chciał iść do żony, właśnie to w takich okolicznościach. Sam rok 40, tu mamy końcówkę już 42, rok 43, niepomyślny Dajadzi, tragiczny. Już na początku roku, a tak już była zima ciężka, uciekając przed atakiem żandarmów, wpadła do dołu, złamała rękę, liczne odmrożenia, miała już wcześniej bardzo liczne odmrożenia, o czym mówiła pani Janina Grabowska, że cierpiąca, chodziła na akcję, nigdy się nie skarżyła. Więc tu jeszcze dodatkowe odmrożenia, więc ten stan taki psychofizyczny już jej się mocno tak jak nadwyrężył, więc dała się taka drażliwa, obolała, ręka zrastała się powoli, nerwy były, zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Za tę akcję właśnie uwolnienia więźniów z gestapo Jadzia otrzymała od komendanta sił zbrojnych w kraju na podstawie właśnie upoważnienia naczelnego wodza Rzeczypospolitej Polski Krzyż Walecznych po raz pierwszy za wyróżniającą się służbę żołnierską w szeregach Wojska Polskiego. Nadchodzi maj, słuchajcie państwo, i jest to miesiąc, który zebrał okrutne żniwo w Białymstoku. Otóż dochodzi do licznych bardzo aresztowań, szczególnie w okolicach w dworca kolejowego. I to, co w raportach się pisze, więc ci szpicle rodzimego chowu po prostu mocno się wzięli do pracy i mnóstwo aresztowań. Między innymi w ważnym punkcie kontaktowym na ulicy Stołecznej ginie zaresztowane małżeństwo i ginie Rawi Ignatowicz, szef kolportażu prasy N. Natomiast to małżeństwo zaresztowane miało trójkę dzieci. I tutaj państwo widzicie przed sobą panią Wandę, która jest jedną z tych trójki dzieci. Także w szczegóły opowie. Natomiast czym była prasa N? Bo szef właśnie bardzo to było wydawnictwo specjalnie dla Niemców tworzone, które miało poróżniać Wehrmacht z gestapo. Ten rozdźwig między innymi od początku był, ale tu jeszcze bardziej takie dokuczliwe, takie właśnie to działanie było skierowane, żeby to tak wyeksponować. I tym się zajmował Rawicz, więc zdarzały się sceny, że w pociągach właśnie ulotki, że jak żołnierze naśmiewali się z gestapowców, więc takie to było takie dla nich bardzo drażliwe. Natomiast po tych aresztowaniach na ulicy Stołecznej tej rodziny i kiedy ginie Ignatowicz, kapitan wtedy Ochman zarządza wstrzymanie wszelkiej działalności w dziale łączności. Likwiduje punkty kontaktowe, broszury akcji N i przenosi to wszystko do innych takich bardziej bezpiecznych skrytek. Jadzia natomiast związana była niesamowicie z tą rodziną, zwłaszcza z tymi dziećmi. Szczegółów się też państwo dowiecie, jak to przebiegało. Po prostu prosi go, żeby pójść zobaczyć, co się zadziało z tymi dziećmi, prawda? Natomiast no, rozkaz rozkazem, niemniej jednak kapitan zmienia zdanie i prywatnie powiedział, że może pójść, ale żeby zachowała wszelkie środki ostrożności, prawda? Żeby zachowała wszelkie środki ostrożności. Co się zadziało, to wspomina, to mówię, była relacja pułkownika Ochmana, spotkań z nim. Natomiast co się zadziało potem na Stołecznej, jak Jadzia poszła, wspomina pani Fabiańczuk, nauczycielka, która prowadziła lekcje w tym czasie i mówi, że szła łączniczka Jadzia o 16, szła właśnie, tu mówi, że niosła odebrać pocztę. No, ja mówię, to są, tak widzimy relacje. Ona mówi, że szła po pocztę, bo to widziała. Natomiast pułkownik mówił, szła konkretnie do tej, na to miejsce, żeby zobaczyć coś z dziećmi. I sprzeciwka szli żandarmi. Jadzia szła pewnym takim krokiem, ale w momencie, kiedy minęła ich, obejrzała się. I ten ruch ją po prostu zdradził, to obejrzenie. Coś w oczach się
się zadziało, skoro żandarm po prostu zareagował, chciał zatrzymać ją, prawda? Zainteresowała go torebka Jadzi. Oczywiście łączniczka stawiała opór. Szła jeszcze kilkadziesiąt kroków z nim w kierunku ulicy Krakowskiej. Nagle właśnie jeden z żandarmów spostrzegł, że przechodzi w miasteczku, prawda? I wtedy Jadzia chciała uciekać. Się rozdzielili, bo żandar pobiegł za tym przechodniem. Jadzia podejmuje próbę ucieczki. Żandar dopędza ją, więc ona wyciąga z torebki klucze i zaczyna okładać nim żandarma. Pada pierwszy strzał. Biegnie i dopada właśnie ulicy Stołecznej 28. Ten budynek dzisiaj nie istnieje. Już ranna tam właśnie chwyta garściami piasek, rzuca właśnie w twarz żandarmowi, krzycząc: ty mnie żywej nie weźmiesz, ty mnie żywej nie weźmiesz. Oczywiście kopie butami podkutymi, bije, oddaje kolejne strzały. Martwa pada. Natomiast samo: ty mnie żywej nie weźmiesz, ty mnie żywej nie weźmiesz. Co to była? To była przysięga. Ta przysięga, którą złożyła sobie z Ligoniem, to o tym mi właśnie też pułkownik powiedział w 1999 roku, że złożyli sobie taką przysięgę z Jadzią, że nigdy nie przekroczą żywi progu gestapo. Po prostu, że nigdy nie pozwolą, żeby żywi przejść przez próg gestapo. I to, jak mówię, kiedy mi mówił, to myślałam, może starszy człowiek, może tak, prawda, ale uzyskałam potwierdzenie w 2003 roku na uroczystości w Konarzycach od pani Wandy, która nie wiedziała o tym, że ja już to słyszałam od pułkownika, prawda, że ona też była świadkiem takiej rozmowy, prawda. Potem właśnie, jak Jadzia padła martwa, więc podjechało auto i zawieziono zwłoki do szpitala Czerwonego Krzyża przy ulicy Warszawskiej. Ciało Jadzi potem złożono w kostnicy. Niemcy czekali, że ktoś może przyjdzie, prawda? Że przyjdzie i będą kolejne aresztowania. Niemniej jednak pułkownik wydał rozkaz zakazu zbliżania się do kostnicy. Nawet siostra miała zabronione. Także Niemców nie udało się w tym momencie zidentyfikować. Natomiast później pochowano ją na cmentarzu w Pietraszach, w zbiorowej mogile. Natomiast co się dzieje? Tragiczne to wydarzenie, więc dla samej Heleny, siostry, więc to jest dramat, ponieważ w czerwcu przyjeżdża do Konarzyc na ślub brata Antoniego, więc tutaj i Jadzia miała przyjechać, nie przyjechała, więc cały ten dramat dla matki i dla całej rodziny, więc to jedno tragiczne zdarzenie z uroczystością ślubu. Więc nie dała się zidentyfikować, niemniej jednak muszę powiedzieć, że w tych raportach nie Długołęska, nie Dziekońska, a wszystko Konarzyce, szczegóły urodzin, ale Długolewska, więc nawet jeśli no to takie nazwisko, jak nawet się rozpytywali, to nie było tutaj takiego nazwiska, ale znali dokładnie, że 20 lipiec urodzenia data, że Konarzyce i tak dalej, rodziców wszystko, imiona, ale Długolewska nazwisko. Natomiast zainteresowanie w samych Konarzycach później zaraz było też i w 1944 roku i NKWD również pytało o Jadzie. Więc Jadzia, młoda dziewczyna, 27 lat, w kwiecie wieku oddaje życie, wyszła z ludu i za wolność tego ludu oddała to, co najpiękniejsze, życie. W kilka tygodni po bohaterskiej śmierci ukazały się w Wiadomościach Krajowych, organie krajowej, Armii Krajowej i w biuletynie informacyjnym dwa artykuły pod tytułem Kobieta żołnierz i kwitną bzy, właśnie poświęcone łączniczce. Natomiast za pośmiertnie otrzymała krzyż Virtuti Militari. Więc rozkaz ten odebrała z rąk komendanta Józefa Hochmana łączniczka Helena, siostra, prawda, więc Jadzi.
W rok po tragicznej śmierci Jadzi, więc już żołnierze opłakują jej nieobecność, prawda? I między innymi Władysław Bruliński pisze piękny wiersz, 44 rok. Był rok 43. Szła wiosna przez pola i słońce coraz wyżej, a kraj był w naprężeniu i walcząc żył nadzieją. Że świty się już bielą, Sikorski coraz bliżej, że się już trzeciej Rzeszy od wstrząsów mury chwieją. Lecz noc okupacyjna wciąż trwała jeszcze ciemna, krwią, mordem i pożogą znaczyła swoje ślady. Odwetem za nie Polska płaciła już podziemna, gniew niósł się przez miasta i wioski i osady. Oddziały leśne strzałem już las rozbudziły, jak tamte marynarze lotników i piechoty. Do po nieśmiertelną chwałę nasz oręż tam okryły, gnane do kraju wichrem wolności i tęsknoty. Dzień każdy raport pisał bolesny, długi, krwawy o rozstrzelanych w Grodnie i Łomży i w Zambrowie. Plakat czerwienią znaczył na murach śmierci smugi, w więzieniu w Białymstoku rozstrzelani więźniowie, Kraszewo i Sikory w krwi, gruzach i popiole. Pod lasem ludność wiosek we wspólnym leży grobie. Któż liczył te ofiary, gdy co dzień ich tak wiele? Gdy każdy dzień następny znów rodził się w żałobie. Pamiętam ciężkie chwile, tak wolno czasu płynął. Walka na śmierć i życie, nikt na to nie poradzi. W tej walce ktoś codziennie z szeregów nam ubywał. Ją widzę, widzę przed oczyma, łączniczki postać Jadzi. Ja wczoraj miałem przecież na punkcie z nią spotkanie. Sylwetka jej się dziwnie w pamięci utrwaliła. Gdy rękę wyciągnęła, spostrzegłem jej zmieszanie. Od całej jej postaci młodość i wiara biła. Sukienka granatowa z kołnierzem marynarskim, duże śmiejące oczy i włosów fala ciemna. Patrzała prosto w oczy z uśmiechem lekko kpiarskim, a widząc, że ciekawość z mojej strony jest wzajemna, wyrzekła. My się znamy, przynajmniej ja znam pana. Pan był już w 8 klasie, więc pewno nie pamięta. Czas śladu wspomnień zatarł, we mnie tak zaszła zmiana, mówiła do swych myśli łagodnie uśmiechnięta. I rzeczywiście pamięć daremnie się trudziła. Nie mogłem wyobraźni sylwetki odmalować. Gdy jako uczennica w mundurku swym chodziła, tak dawno to minęło, dziś nie czas róż żałować. Gdy wkoło płoną lasy, gdy lęk się zewsząd czczai, gdy z śmiercią na igraszki dziś idzie ta dziewczyna, a świat jest taki cudny, a świat się kwiecie mai. Jej postać tak realna, coś dziwnie przypomina. Żywioły wyzwolone z ludzkich potęg mocz, Paryż spowity ogniem i śpiew marsylianki, trójkolorowy sztandar wśród dymów na się opoce, zabici konający żołnierze marketanki. Na barykadzie w ogniu dawny świat stary kona, nowy prowadzi wolność, kobieta z karabinem. Niebios w płonącym blasku sięgają jej ramiona, zbrojny w dwa pistolety, syn ludu, jej dziś synem. W ręku sztandar wysoko na tle ognia i chmury, piersi z szat obnażone niosą światu wyzwanie. Twarz wspaniała, natchniona, płonie w ogniach purpury. W świadomości mej błysku przyszło nagłe poznanie, że ta suknia rozwiana krwią czerwoną splamiona, choć dziś w ciemnej sukience bez sztandaru i broni, że to postać ta sama, że to właśnie jest ona, zdolna porwać żołnierzy, własną piersią zasłonić, że ta zwykła dziewczyna tyle w sercu ma wiary, że jak chlebem każdego mogłaby nią obdarzyć, dla wolności, dla Polski, nie dla takiej ofiary, której by bez wahania nie pragnęła w czyn wcielić. Jedna z pierwszych stanęła po przegranej wrześniowej bronić kraju i walczyć, pełna wiary w zwycięstwo. Nie pytała, kto winien, szła ku Polsce, tej nowej, w której naród zwycięża poprzez dumę i męstwo. Potem znów ją spotkałem właśnie, gdy bzy kwitły, przy cichutkiej ulicy w Białymstoku mieszkanie. Wśród błękitu jaskółki urządzały gonitwy, wolne ptaki z zazdrością spoglądałem wciąż na nie. Nagle weszła szmuglerka, z Jadzi dobrym uśmiechem
Ciemne oczy, żakiecik, włosy chustką związane. Poczta była gotowa. Odebrała z pośpiechem. Bo jej pociąg odchodził, szedł daleko w nieznane i już nigdy nie wrócił z tak dalekiej podróży. Gdzieś przekroczył granicę, sygnał dały mu strzały. Uścisk ręki i uśmiech. Nic mi wtedy nie wróżył, że to dzień jej ostatni, dzień zwycięstwa i chwały. Patrol, buty podkute zadudniły wśród ciszy. Czas się nagle zatrzymał, w skroniach wali jak młotem. Czy to śmierć się tak skrada? Wrogie słowo halt słyszy. Może zdąży, skok krótki już będzie za płotem. Jezu, furtka zamknięta, krzyk się z gardła wydziera i nim padnie na bruku, nim krew różą zakwitnie, czuje ciepło, jak płomień krótkiej serii Schmeissera. Boże, poczta, koledzy, majtak patrzy błękitnie, tylko twarz ma potworną, bo na hełmie swastyka. Leży sama zraniona, czerwień spływa po bruku, choć krzyczeli, banditen, oczy lekko przymyka. Dwóch odeszło, nie widzi, lecz poznaje po stuku. Jeden został, więc ręce lekko ściąga do boku, potem nogi i ugina i z wysiłkiem przysiada. Żandarm bokiem zwrócony, więc się czai do skoku. Nagły zryw ręką za hełm, drugą wali w pysk gada. Aż się zachwiar zaharczał, hełm po bruku zadzwonił, byle dopaść do rogu, a krok każdy jest wiekiem. Boże, uciec, tam wolność, dziwny huk ją dogonił. Już rozpłynął się zamilk hen w przestworzu dalekim, a na bruku wśród słońca białej plam kamieni kurierka z meldunkiem, Bóg go od niej już przyjął i potwierdził pieczęcią pasłem krwawej czerwieni. Hej, żołnierzu, dziewczyno, czy ci życia nie szkoda? Czy nie słyszysz motorów głuchych jęków na niebie? One wolność nam niosą, tyś radosna i młoda. Tam koledzy czekają, kto zastąpi nam ciebie? Czegóż od nas odchodzisz? Nie skończyła się wojna. Matka czeka się w domu, siostra, chłopiec twój miły. Z pocztą znowu iść trzeba, ty leżysz spokojnie. Cóż tak śpieszno ci od nas do nieznanej mogiły? Hej, żołnierzu, dziewczyno, zawróć, zawróć z tej drogi. Polsce będziesz potrzebna. Polsce będzie potrzeba twego serca i wiary. Runą z prochu zdeptane krwawych zbrodni półbogi. Defilada znów będzie, w górze polskie sztandary. Nie powrócisz, twe życie dla narodu jest darem. By był wolny, szczęśliwy, tyś już wolna za progiem, a sztandary, tyś żywym dzisiaj dla nas sztandarem. Ty zaświadczysz za nami krwi ofiarą przed Bogiem. I to było w rok po śmierci ze strony, cześć i hołd ze strony kolegi żołnierza. Następny kolega, Borowski Paweł, po wojnie, w 1981 roku był, po prostu postanawia, będąc właśnie radnym miasta Białegostoku, utworzyć park przy kościele Świętego Rocha jej imieniem. Udało się, więc skwer ten przy kościele Świętego Rocha od roku 81 nosił imię Jadwigi Dziekońskiej. Natomiast nie udało się na tym skwerze postawić pomnika. Więc kiedy Paweł Borowski, pełniąc tą funkcję też prezesa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odchodził w 97 roku, przekazał rozkazem następnemu prezesowi, panu Józefowi Ostrowskiemu, żeby dopilnował, żeby na tym skwerze stanął pomnik Jadzi. Prawda. Dzieło właśnie zostało ukończone, między innymi właśnie tutaj na tej ilustracji widzimy panów Józefa Ostrowskiego, Kazimierza Czaplo, Witolda Andrzejczyka, Kazimierza Siemieńczyka i Mieczysława Skarżyńskiego. To jest ostatnie nasze spotkanie, więc tak mówię, w ciągu 2 lat, jak miałam okazję obserwować, jak to się budowało i całe przedsięwzięcie, więc to było nasze takie zwieńczenie. I radość, że tak, że staje pomnik. Więc na postumencie właśnie zafundowanym przez Radę Miasta Białystok, natomiast pomnik fundowali właśnie, wyfundował zarząd. Tutaj są króciutkie zdjęcia z tej uroczystości. Przemawia pan Józef Ostrowski. Tu mamy akurat też piękne zdjęcie, gdzie sarża stoi.
Natomiast spotkania po latach. To spotkanie przedstawia pana pułkownika Józefa Ochmana w 2000 roku, kiedy przyjechał do Łomży i spotkał się z bardzo bliską sercu jemu osobą, której nie znał, a mianowicie z panem Mirosławem Grochowskim, synem Heleny Dziekońskiej. I było to wzruszające spotkanie, ponieważ pan Mirek przywiózł oryginalny bibułę, czyli rozkaz odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Ten sam rozkaz wytrzymał w ręku właśnie po śmierci Jadzi pułkownik Ochman, kiedy wręczał go właśnie łączniczce Sabinie. Wzruszył się niesamowicie, że tyle lat zachowało się w pamiątkach rodzinnych. No akurat moi synowie mali, więc też mieli taką żywą lekcję historii. Pułkownik wtedy wybrał najmłodszego syna, miał 7 lat i mówi, mianuję ciebie swoim adiutantem. Więc ja dopiero na zdjęciu zobaczyłam, jak to na dzieci działa. Sprężył się, wypiął, zęby wyszczerzył, ale widział, że coś mądrego i ważnego mu profesor, ten pułkownik powiedział, prawda? No i potem pan pułkownik wytłumaczył, wiesz, mówi, adiutant to nosił teczkę za generałem, więc tak jeszcze taką tam kolekcję do końca udzielił. Byliśmy też na cmentarzu przy grobie Heleny Dziekońskiej z męża Grochowska, więc mój moja Helunia też bardzo się wzruszał, płakał, było takie trudne te przeżycia. Więc ten 2000 rok zaowocował tym, że pan pułkownik zmobilizował nas tutaj w lokalnym mieście i we wsi, żeby upamiętnić Jadzie. Skoro Białystok, skoro Warszawa, skoro tysiące ludzi w Polsce znają z pseudonimu, musi być coś właśnie w samej tutaj Łomży i okolicach. I otóż właśnie tu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Drużyna Weteranów Harcerzy się włącza i podjęta zostaje decyzja, że najlepsze miejsce będzie szkoła. Więc pani dyrektor Beata Michalak-Otwarta mówi tak, jak najbardziej, zapoznając się z biografią, mówi, że byłaby skłonna przedstawić właśnie tą osobę na Radzie i żeby Jadwiga Dziekońska była patronką tejże szkoły. Praca cała wychowawcza trwała 3 lata, bo i rozbudowa szkoły i społeczne te działania, więc i oświatowe, i gminne, prawda, i wsie wszystkie, te, i Kraska, i Giełczyn, prawda, i Konarzyce, więc wszyscy zaangażowani, więc zwieńczeniem była właśnie wielka uroczystość. Na uroczystość przybyli, tutaj jest właśnie piękna historia, bo między innymi koleżanka, to jest pani Helena Iwanowska przyjechała. Poza tym przyjechała również jeszcze żyjąca Janina Grabowska, przyjechała też przełożona łączniczek, pani Janina Czaplińska i tu obecna właśnie też pani Wanda Raciborska. To przemówienie ma właśnie pan Jerzy Sawicki z drużyny weteranów z Warszawy. Mamy tutaj panią Janinę Czaplińską, wzruszyła się bardzo, spotkanie po latach właśnie pani Janiny Czaplińskiej i pani Wandy. Nigdy wcześniej się po prostu nie miały okazji spotkać, więc też takie przepiękne wydarzenie. Mamy już ten rok właśnie, upamiętnienie, setna rocznica, więc co się dzieje w tą setną rocznicę Jadzi? Chcę powiedzieć, bo na pozór właśnie może mało informacji jest. Do pana wójta gminy Klub Myśli Patriotycznej złożył wniosek z prośbą, z taką propozycją, że w przyszłości, że jeśli będą nowe wsie, w nowe ulice w Konarzycach nadawane, może by po prostu była okazja, żeby jedna z ulic nosiła właśnie imię Jadzi. Tak więc taki wniosek został złożony. Zarząd Koła Powiatowego Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych nadał bieg sprawie przyznania awansu do stopnia podporucznika Jadzi, prawda? Pan pułkownik Leon Wagner zaprojektował baner. Baner, który po prostu potem firma Robson wykonała i stoi na rodzinnej ziemi. Więc w ubiegłym roku na wniosek Klubu Myśli Patriotycznej właśnie Urząd Miasta właśnie Torondo, prawda, dotrzymało nazwę nieopodal właśnie Jadwigi Dziekońskiej, to też takie ważne przedsięwzięcie. Natomiast jeśli chodzi o tutaj ten baner, to tak jak mówię, działanie wielu osób, więc mówię, duże przedsięwzięcie, ale też duża lekcja wychowawcza dla wszystkich, którzy mijają, bo to jak mówię, zainteresowanie. I wszystkich, żeby doczytali, zobaczyli, kim ta piękna kobieta była.
Więc chciałabym tutaj w tym momencie podziękować właśnie między innymi właśnie firmom, które pomogły. Tu wymienię pana z firmy Demart, pana Jana Żelaznego, pierwszy był właśnie takim ofiarodawcą, panią Edytę Kuligowską z firmy Cerbud, pana Marka Żelachowskiego z firmy Rukcuk, Jerzego Muły i Janusza i całą firmę, prawda, rodzinną. I na marginesie powiem, że pan Jerzy Muła to też jest Jan, brat to był, znaczy dziadek Jan to był dziadek pana Jerzego, więc to też jest bardzo bliska rodzina. Więc pana Sławomira Tenixmana, Bogdana Łebkowskiego też tutaj wymienię, oczywiście firmę Prevbet i pana Antoniego Chojnowskiego, więc i wszystkim ludziom, którzy nas po prostu dobrym słowem, modlitwą wspierali, dodawali otuchy, nadziei, bo było dużo takich, prawda, różnych spraw. No i oczywiście to są rzeczy, które warto, o których warto mówić. To jako to jest zaświadczenie dowódcy Mścisława o tych odznaczeniach. Pomówię o pokoleniowości. Więc w tym momencie chcę powiedzieć, że to akurat mówię, już jest mój wnuczek Janek właśnie przy pomniku. Może to nieładnie się chwalić, ale dlaczego nie mówię, skoro wychowuję od 40 lat pokolenie dzieci, młodzieży, więc ten też cieszę się, że mój wnuczek też już został naznaczony, prawda? Żeby po prostu dziecko już oddychało powietrzem w najwyższej wartości Bóg, honor, ojczyzna. Tu jesteśmy właśnie na cmentarzu. I właśnie, jak naród wyrasta z pokoleń minionych, tak dzieje narody odżywiają się przeszłością. I Jadzia zabrała do grobu wiele tajemnic, nie wszystko się da dociec. Ja wierzę, że pewne rzeczy opowie nam, bo nawet jeśli mówię, co mamy pewne takie informacje, to chciałabym, żeby zostały, tak jak mówię, dla niej do opowiedzenia nam, wszystkim, którzy wierzymy, że spotkamy się w niebie z nimi. I właśnie wszystkim za tym właśnie Bóg zapłaci ludziom dobrej woli, którzy nas wspierali, pomagali. To jest takie wdzięczne jeszcze zdjęcie Jadzi. Więc dziękuję za uwagę. Ja tak po prostu starałam się najlepiej, najrzetelniej, na ile umiałam przedstawić to w formie wspomnień właśnie sylwetkę Jadwigi Dziekońskiej. Dziękuję za uwagę. Teraz jeszcze poproszę panią Wandę Raciborską, żeby opowiedziała o tym, jak pani tutaj pamięta Jadwigę Dziekońską. Prosimy. Bardzo dokładnie pani Urszula opowiedziała. Ja niestety byłam zbyt mała, żebym mogła jeszcze o takich sprawach mówić. Ja mogę powiedzieć o świecie widzianym oczami dziecka. Na wstępie chciałam podziękować organizatorom i czuję się ogromnie zaszczycona, że zostałam zaproszona na uczczenie tej uroczystości stuletniej rocznicy pani Jadzi Dziekońskiej. Jestem wzruszona także, że tak państwo licznie przybyliście, aby przybliżyć wydarzenia, które zaciera czas, a które należy zapamiętać. Jestem prawdopodobnie ostatnią żyjącą osobą, która widziała panią Jadzię. Zawdzięczam temu, że długo żyję. Już 83 lata, no to już nieźle. Poznałam panią Jadzię, mając 9 lat, w mieszkaniu moich rodziców w Białymstoku, na ulicy Stołecznej, gdzie był punkt kontaktowy. Moje dwoje rodzeństwa, brat i siostra, młodsi, byli u babci.
Rodzice nie chcieli ich mieć przy sobie ze względu na bezpieczeństwo. Jadzia, ludzie przychodzili, wchodzili, punkt kontaktowy to był. Nikt się mną nie interesował w ogóle. Ale jak wchodziła pani Jadzia, wiedziałam, że mną się zainteresuje, przyniesie jakąś książeczkę, porozmawia ze mną. A nawet przynosiła trochę twarogu, trochę masła, bo to były rarytasy, których dzieci w mieście nie widziały. Miała akurat koleżankę w mleczarni, która podkradała trochę. Pani Jadzia też przychodziła do nas często, bo moja mama była również łączniczką. Moja mama przyjaźniła się z panią Jadzią i też na trasie Wołkowisk-Grodno. Jak nie było mamy, pani Jadzia ogarnęła wzrokiem, co było i coś zawsze przygotowała do jedzenia. Była prawie domownikiem. Przypominam sobie, że kiedyś były tylko ziemniaki i mąka. Pani Jadzia pomyślała i takie gorące ziemniaki ubijała w garku, dosypywała mąki. Jak już to było gotowe, brała łyżką, układała na talerz i polewała masłem, które sama przyniosła. Z rozmów, które podsłuchiwałam, jak rozmawiali starsi, można było sądzić, że ci ludzie byli przygotowani na śmierć. Normalnie o tym mówili, ale wierzyli w sens tego, co robią. Wielokrotnie słyszałam, jak pani Jadzia mówiła, nigdy Niemcy nie wezmą mnie żywą. I to się sprawdziło 19 maja 1943 roku. Ja również byłam wykorzystywana jako łączniczka w mieście. Pod koszulką roznosiłam bibułę. Nieraz wysyłali mnie na rubieże miasta, daleko. A ja wracałam bardzo długo, gapiłam się na wszystko, bo w domu nie miałam żadnego rygoru, mamy często nie było. To wracałam, kiedy chciałam. Pewnego razu znalazłam się na ulicy Sienkiewicza, niedaleko getta. W getcie wybuchł pożar. Na płonącym budynku na balkonie stała Żydówka i z dzieckiem małym i krzyczała. Przez taką dużą, szeroką bramę zaczęły wjeżdżać wozy strażackie. I ja za nimi weszłam do tego getta. Gapiłam się, ale jak ugasili pożar, to Niemcy szybko zamykali tą bramę. Ja zobaczyłam, chciałam się wycofać, chciałam wyjść. Nie chcieli mnie puścić. Tam stali strażnicy niemieccy, ale i żydowscy. Żydowska policja tam była, tylko w ciemnych mundurach. Niemcy byli w zielonych mundurach, a oni byli w ciemnych mundurach. Zaczęli na mnie się wydzierać, ja strasznie płakałam, ale uratowało mnie coś. Rodzice moi podjęli decyzję, że ja powinnam znać język wroga. Ja chodziłam na naukę języka niemieckiego i nieźle mi to szło, ale jeszcze nie mogłam tak biegle rozmawiać. No coś tam już nieźle rozmawiałam. I w tym płaczu, szlochu do Niemca się zwróciłam i zaczęłam mówić, że ja nie po niemiecku, ja nie jestem Jude. Jude to nie, po niemiecku Żyd. I pokazuję, że ja mieszkam w mieście tam. No ucichł się wydzierać tam jeden z Niemców. Jeszcze mi tam zadał, nie pamiętam, jakieś pytania. Zrozumiałam, może nie całkowicie zrozumiałam, co on tam mówi.
odpowiedziałam jemu, no i kazał rozchylić tą bramę. Przyszłam do domu spłakana. W domu była pani Jadzia. Kiedy opowiedziałam, co się stało, pani Jadzia przytuliła mnie do siebie i mówi: Wandziu, ty jesteś prawdziwa łączniczka Armii Krajowej. Jak się wojna skończy, to dostaniesz nagrodę. No już byłam dumna, uspokojona, że już jestem łączniczką prawdziwą. Po aresztowaniu moich rodziców 2 maja długo stałam przy bramce i wyczekiwałam na panią Jadzie, że przyjdzie, że mnie zabierze. Ale nie doczekałam się. Z powojennych relacji dowiedziałam się, że wprawdzie pani Jadzia niepokoiła się bardzo o mnie i chciała przyjść, ale dowództwo nie pozwalało, no bo te miejsca były dalej obserwowane przecież, tak? I kiedy już dostała chyba pozwolenie 19 maja, no trafiła w ręce Niemców. I tak, jak powiedziała, żywą ją nie wzięli. Po wielu, wielu latach doczekałam się uhonorowania pani Jadzi. Uroczysta msza w kościele Świętego Rocha, sztandary weteranów, przemówienia, odsłonięcie tablicy. Przepłakałam całą mszę. I na małą chwilkę, może to się wydaje śmieszne dziś, na małą chwilkę zamieniłam się w tą małą dziewczynkę, która otrzymała ten prezent, który mi pani Jadzia obiecała. Spoglądałam wrażenia, jednak dziś, mimo tyle lat. I patrzałam na ludzi, którzy tam byli i wiecie, jak dziecko byłam. Byłam zazdrosne dziecko i mówiłam, to moja pani Jadzia. Należy sobie życzyć, żeby więcej nie powstały takie czasy, żeby nasza polska młodzież znalazła się w takich okolicznościach, bo jestem pewna, że oni by to samo robili. Tyle mam do powiedzenia. Byłam wtedy dzieckiem, nie mogę mówić o akcjach, tylko to, co czułam i wiedziałam. Dziękuję Państwu. Dziękujemy paniom za wspaniałą opowieść o bohaterce z naszej ziemi łomżyńskiej. Teraz... Jeszcze na chwilę poproszę mikrofon, ponieważ ja specjalnie nie wśród tej listy podziękowań wszystkim wielkim dobrym ludziom za ich dobre serca nie wymieniłam pani tutaj, która będzie w tej chwili już bohaterką, między innymi Sary Konrad. Pani tutaj także pani Sara Konrad, Bóg tak chciał, żeby w jej serce tchnął to zainteresowanie się Jadzią, więc mówię, przeczytałam wiersz, czytamy książki, słuchaliśmy relacji, natomiast ta młoda dziewczyna właśnie napisała tekst piosenki, zafascynowała się osobowością Jadwigi Dziekońskiej, napisała tekst, czyli nowa forma. Nowa forma, która będzie znów niosła się przyszłym pokoleniom, piosenka. Więc dlatego pani Saro, bardzo pani jesteśmy wdzięczni, dziękuję za cały trud, bo wiemy ile to przedsięwzięcie kosztowało całemu zespołowi,
za wielkie serce, wytrwałość, zaangażowanie i wszystko to, co po prostu się wydarzyło, bo po prostu jest to sukcesem, który pójdzie po prostu znów na następne 100 lat. I myślę, że jest wiersze, piosenki, ludzie piszą eseje, ale są żywe pomniki, czyli dzieci, młodzież, to są właśnie te żywe pomniki, że doczekamy się jeszcze w naszym rodzinnym mieście, że jeszcze będziemy mieli pomnik również i z granitu. Także, a tobie, Wandziu, bardzo dziękuję właśnie też, że zechciałaś się przyjechać z tego względu, że muszę wam powiedzieć, że pani Wanda była chora. Jeszcze w poniedziałek tak myśleliśmy, że się nie uda, ale Pan Bóg po prostu czyni zawsze tylko dobro i sprawił, że się dotarła do nas. Dziękuję ci bardzo.